Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem. W studio wyczekiwany pewnie przez was uwielbieniec publiczności. Uwielbieniec? Uwielbiany przez... No. Uwielbieniec? Ulubieniec. Ja nie, bo ja bym się połączył. Tak, tworzysz tutaj słowa w obecności. Super. Chcę być jak Dukaj po prostu. Tak. On też tak pięknie tworzy. Więc uwielbieniec naszych widzów, doktor Demiro, czyli doktor Mirosław Oczkoś. Dobry wieczór. To fajne, naprawdę. Uwielbieniec. Uwielbieniec. Coś się dzieje takiego w studio Sekielskich, że powstają nowe słowa, nowe pseudonimy, nowe jakości. Doktor Demiro też tu. Tak, to absolutnie. Absolutnie. Mirku, tak. Zaskoczony jesteś wynikami? Zaskoczony jestem najbardziej dobrym, aż tak dobrym wynikiem Konfederacji. To jest takie jedyne moje zaskoczenie. To nie tam, że coś przewidywałem, czy nie przydałem, bo to zawsze jest... Natomiast spodziewałem się tego, że trzecia droga będzie nie trzecia, tylko czwarta droga. Spodziewałem się słabego wyniku Lewicy, niestety, ponieważ jak się robi te same rzeczy, trudno oczekiwać innych rezultatów. W szczególnie ten sposób. Jeśli nie dowiozło się niczego. No, tak. Natomiast nie jestem bardzo zaskoczony tym, że Koalicja Obywatelska wygrała. Można się zastanawiać, ile procent będzie na już tak oficjalnych wynikach. Natomiast to jest dla nich, a szczególnie dla Tuska, jedno z najważniejszych zwycięstw w tych wszystkich wyborach. Oczywiście poza 15 października, kiedy przejęli władzę formalnie, chociaż ta władza, jak widać, nie do końca została oddana, bo jeszcze te wszystkie piąte kolumny i różne rzeczy się dzieją, to Tusk ma dwa powody do radości, takie mocne. Po pierwsze, że pokażę teraz, że proszę bardzo, wygrałem z Kaczyńskim, bo to wcześniej wygrywał PiS, a tracił władzę. Ten model ciekawy też jest z wygrywania wyborów. Natomiast i tu powie to, że to zrobił i powie w Europie z mocnym asem serwisowym, proszę bardzo, 15 października odsunąłem populistów od władzy, a teraz moja partia, czy moje ugrupowania, jakby to połączyć w sumie wszystko, to nadal idziemy w kierunku Europy. I to jest dużo, patrząc na to, co się dzieje we Francji, w Niemczech, w Austrii i jeszcze paru innych krajów. A ja chciałam cię zapytać, co sądzisz o tym, że trójka moich zdecydowanie nie uwielbieńców, czyli Daniel Obajtek, Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński, jednak wchodzą do Parlamentu Europejskiego. To nie jest wielkie zaskoczenie, zwłaszcza jeśli chodzi o Daniela Obajtka, który był jedynką w Podkarpaciu, ale na przykład przy Macieju Wąsiku tam się pojawiały takie przed wyborami głosy, że może takie wyliczenia, że to się nie uda. No i jednak znaleźli się... Przede wszystkim no jednak pan Suski, który wyraźnie opowiedział się za innym kandydatem. Za Karolem Karskim, tak, który nie wszedł. No ale tak. Zatrzymał czołg, to już jest coś. Jak występował jako żubr, to wszedł. Czyli musi przemyśleć, czy jednak ta zielony ład mu lepiej nie robił. Ale 180 tysięcy osób zagłosowało na Daniela Obajtka. No cóż. Nobody's perfect, natomiast przy takiej ilości pieniędzy, chociaż to jest też ciekawy model kampanii, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że głównie były zdjęcia w kapuście albo gdzieś na jakichś polach i to nie wiadomo, czy to była kapusta polska, czy węgierska. Była kapusta europejska. No dobrze, ale kandydat nieobecny w ten sposób prowadzona kampania i wchodzi do Parlamentu Europejskiego, czyli gdzieś tam zaskarbił sobie. Mnie bardziej zaskoczył rzeczywiście Wąsik, mniej Kamiński, bo spodziewałem się, że zostanie. Natomiast ja bym przyjrzał się bardzo mocno teraz, kto jest za nimi. Bo mniej więcej w okolicach ferii zimowych nastąpi tam pewna rotacja i ci wejdą, co są za nimi. Oni już zacierają ręce. Jak ale przepraszam, czy rozumiem, że podejrzewasz, że panowie zamienią Brukselę na cele. No, aż tak może nie wiem od razu. Pon moc za pon motem. Tak. Pytanie, który z nich będzie miał cele z widokiem na jezioro. Tak. Natomiast tak podejrzewam, tak. Jeżeli ta dynamika się utrzyma i tego, co wiemy, czego jeszcze nie wiemy, no to dużo mandatów się zwolni, także ci, co są na tych drugich miejscach, tuż za, zacierają ręce. Ale wróćmy do Donalda Tuska, zwycięzcy tych wyborów, zwycięzcy jako lider ugrupowań, tak. Koalicji Obywatelskiej. Donald Tusk powiedział, mam nadzieję, że jedna lekcja dotarła do koalicjantów, że ludzie nie chcą kompromisów ze złem. W takich momentach historycznych warto być albo tu, albo tu.
Albo tu, albo tu? No, jak rozumiem, no, albo aha, jesteś po stronie dobra. Że nie albo tu, albo tam, tylko albo tu, albo tu. No, tak, okej, okay, dobra. No, tak powiedział, no. Co ja będę poprawiał Donalda Tuska. Nie, nie, nie. To... Nie, no. Nie, 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 ale chodzi. Nie podchodzimy, znaczy, tak. Moim zdaniem będzie chyba ostro, prawda? Teraz w koalicji na zasadzie takiej, no to chłopcy sobie poskakaliście. Tak. No a teraz tak. Pogramy według moich zasad. Tak. Tym bardziej, że też jestem w tym gronie, ale analizowaliśmy po wyborach 15 października, czy tekst Tuska ze sceny 1 października miał znaczenie dla głosów trzeciej drogi, czy nie miał. No to mamy dowód, że miał. Bo wtedy mówią, nie, tam co powiedział, to my wywalczyliśmy to trzecie miejsce. I no to proszę bardzo, no, jest weryfikacja bardzo prosta. Ja oczywiście nie mówię, że to jest aż tak proste, że wtedy poparł, a to nie, bo tutaj pan marszałek Hołownia wykonał całą serię piruetów jednak z upadkiem za każdym razem, ani razu nie ustał skoku. W związku z tym no, takie ma notowania, jakie ma, może mieć plus za chęci, natomiast za wykonanie to raczej jest minus, czyli odłożenie debaty o aborcji, nie za bardzo współpracowanie przy uchylaniu immunitetów i jeszcze utopił Parlament Dzieci i Młodzieży, bo bał się, że ktoś mu zada pytanie właśnie o aborcję. W związku z tym ja naprawdę nie chcę być złośliwy, ale nadal nie został politykiem. To znaczy... Znaczy miał wielkie szanse, bo jednak to jak na początku tak, prowadził ja obrady... Tym, jak prowadził obrady, absolutnie tak, tylko okazuje się, że mimo, że polityka jest tą najważniejszą w tej chwili gałęzią showbizu, nie tylko w Polsce, to jednak poza showbiznesem jeszcze potrzeba parę innych rzeczy. Czyli to wystąpienia, to wszystko fajnie, młodzież oglądała to w kinach, niektórzy kontraktowali sezony następne i okazuje się, że to się nie da utrzymać, tak? Bo pytanie jeszcze, bo frekwencje już mniej więcej znamy, tylko czy ci młodzi poszli? Bo jest jakaś obawa była w badaniach, że oni nie poszli albo że uważają, że to nie dotyczy. Czyli Szymon Hołownia, no wszystko jest, można powiedzieć, przemyślane, tylko że to jest ta słynna teza, że teoria, że w teorii nie różni się teoria od praktyki, prawda? A w praktyce się różni. No to przypomnijmy, co Szymon Hołownia powiedział po tym, no słabym jakby nie było, nie chcę powiedzieć katastrofalnym, ale jednak bardzo słabym wyniku trzeciej drogi. Serdecznie gratulujemy kolegom z Koalicji Obywatelskiej spektakularnego wyniku. Będziemy was wspierać w tym wszystkim, co dobre. To samo mniej więcej powiedział Robert Biedroń, że trzecia bardzo droga, serdecznie gratuluje. Uwaga, 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 trzecia droga ma się dobrze i jedzie dalej. Znaczy trzecia, po trzeciej drodze się jedzie. A, znaczy, oj tam. No, nie, no. No jest czwarta droga teraz. Dobra, jedzie, to były dla nas najtrudniejsze wybory, mieliśmy dużo wyzwań. Dlaczego najtrudniejsze? No, nie wiem, nie wiem. No. Bo wynik jest taki. Tak, no to się dopasowuje później przekaz do wyniku. Robert Biedroń to za chwilę, ale jeszcze a propos Szymona Hołowni, powiem szczerze, że nie chciałbym, żeby tak się stało, ale on idzie bardzo prostą drogą Janusza Palikota i Ryszarda Petru, czyli wejście dosyć mocno do parlamentu. Nowoczesna praktycznie nie istnieje. A Palikot coś tam butelkuje, nie? I chyba nie najlepiej mu to wcale idzie. No, dokładnie. Czyli, no mam, znaczy mówię tak osobiście uważam, mam nadzieję, że nie. Natomiast trzeba zobaczyć, kto te mandaty wziął jeszcze, wiecie? Bo no, Karolina, już uwaga. Ale o którą pytasz? O trzecią drogę. O trzecią drogę. No bo wiem, że Hetman i Jarubas, tak? To są uważaj, pewne, uważaj. A jeśli chodzi o niepewne, a prawdopodobne, to jest Kobosko i Gramatyka, czyli trzecia droga. Czyli remis. Tak, jeśli wejdą. Mhm. Bo na razie to są niepewne mandaty. No Gramatyka, czyli przepraszam, najmocniej jest Platformy, prawda? Tak, były wiceminister, znaczy jeszcze, tak, bo on nie zrezygnował na czas wyborach, kampanii. Tak, no, no, to, no to, to wtedy w trzeciej drodze będzie ta siłownia pod tytułem 2-2, no to okej. Okay. Natomiast jeżeli chodzi o Biedronia, to tam jest jeszcze jedna rzecz, którą Biedroń powiedział, że wynik nie jest wcale taki zły, a w zasadzie wygraliśmy, licząc wszystkie ugrupowania, które są w rządzie. Od razu się pod to podpiął. No, no nie, no bo pod no, to się trzeba podpiąć. Wiesz, no, nie można wyjść i powiedzieć, daliśmy ciała. No, no.
Na to. Tym bardziej, że chyba wchodzi on i wchodzi Śmiszek, zdaje się. Biedroń jest, może być pewien mandatu, Śmiszek i Belka są wahający. Belka też wahający. Tak, tak. No, ale wycięło pana Cimoszewicza, jak widać, czyli wszedł nie na swoim nazwisku, chociaż ja uważam, że ma wielkie zasługi, jeżeli chodzi o budowanie Europy i tak dalej. Ale ja myślę, że też ludzie potrzebują zmiany. Absolutnie. Odświeżania, wiesz, jednak. Ale wiesz, taki zasłużony i tak dalej, on był bardzo taki pewny siebie, wtedy, że wszedł, bo on wszedł. No wszedł dlatego, że był wtedy w Koalicji Obywatelskiej na jedynce. W związku z tym też jest weryfikacja też liderów. Cimoszewicz nie prowadził za bardzo kampanii. W ogóle nie prowadził kampanii. Wtedy też nie prowadził. Teraz nawet mówił, że pieniądze, co zresztą bardzo szlachetne, przeznacza na zwierzęta. Ja cię chciałam zapytać o rekordy, bo tak, sprawdziłam sobie i tak, miałam rację. To znaczy w poprzednich wyborach do Europarlamentu rekordzistką była Beata Szydło, tak, która miała pół miliona głosów. A w tym wydaniu, w tym sezonie Beata Szydło ma 274 tysiące, czyli właściwie można powiedzieć, no tam z lekkim hakiem połowę. Rekordzistą jest Borys Budka z ponad 300 tysiącami. I to jest zaskok. A na drugim miejscu Bogdan Zdrojewski. To mniej zaskakujące, bo Bogdan Zdrojewski bardzo dobrze się kojarzy Polakom z Europą, ale też i w ogóle jak był ministrem na przykład kultury, to też dobrze się kojarzył. Ja byłem pewny, że Zdrojewski mandat weźmie. Przepraszam, bo docierają do nas głosy z zewnątrz. Bardzo prosimy o osoby oczekujące w poczekalni na swój występ. O spokój. To też jest weryfikacja różnych liderów, bo zwróćcie uwagę, że wbrew pozorom to są wybory bardzo personalne. Tutaj ten, który jest pierwszy, nie ciągnie listy w górę, że następnych. Każdy musi zdobyć wynik. Czy jest jedynką, czy szóstką, czy siódemką, musi ten wynik zdobyć. Oczywiście frekwencja i tak dalej, ale nie w to nie wchodząc. I teraz pytanie jest takie. Jestem tutaj na przykład, no Budka dla mnie, to że wszedł to nie jest zaskoczenie, ale że ma taki wynik. Bo był skazywany, że Budka, że to, że tamto. Okazuje się, że na Śląsku ma zwolenników i to daje efekt. Nie wchodzi Beata Kempa na przykład, prawda? Czyli efekt być może funduszu zaczyna działać. To poza wszystkim to trzeba będzie przejrzeć, bo ponieważ to były takie trochę weryfikacja już nie sondażowa, jak te partie stoją, znaczy jaka jest kondycja wewnątrzpartyjna różnych partii. No i może się okazać, że jeżeli Prawo i Sprawiedliwość nie podniesie tego wyniku, bo też jest różnie między sondażem a realem, no to Jarosław Kaczyński może zacząć mieć naprawdę problem, czy to on wystawi kandydata na prezydenta. Właśnie, ale porozmawiajmy o wyborach prezydenckich, tak, bo tak, ten wynik słaby trzeciej drogi być może będzie jasnym sygnałem dla Szymona Hołowni, że nie ma się co bić o prezydenturę i, że tak powiem, odda pole Koalicji Obywatelskiej. Lewica w tej sytuacji też raczej nie będzie wystawiała swojego kandydata, więc może być myślisz, tak... Myślisz, że Lewica nie wystawi swojego kandydata? Znaczy, myślę, że wystawi, tylko pytanie po co. Myślę, że wystawi kobietę, myślę, że to może być, chociaż raczej nie Magda Biejat, bo pewnie nie, może Agnieszka Dziemianowicz, albo właśnie Katarzyna Kotula. Zresztą trochę nie mają wyboru moim zdaniem. Bo jeżeli następne wybory pokażą swoim wyborcom, że są niepotrzebni, no to ci, co mają to lewicowe serce, zobaczą ludzi w Platformie, czy w Koalicji. Dobrze, bardziej. Pytanie, czy wyborcy, a czy ja zawsze też stawiałem tezę, że partia, która nie wystawia w wyborach prezydenckich swojego kandydata, no właściwie sama się zamyka. Tyle tylko, czy nie zmieniła się jednak sytuacja polityczna w kraju i nastroje społeczne, że jednak wyborcy tej szerokiej koalicji 15 października oczekiwaliby nie mordobicia się po tej stronie, tylko współpracy. I wyników. Tak. Wystawianie trzech kandydatów, no wiesz co mają złapać się za rękę i biec równo do mety, no wiesz, znaczy... Nie, ja rozumiem, natomiast pytanie, czy pamiętajmy, że to też jest dużo czasu jeszcze. Ja wiem, oczywiście wiele rzeczy się może jeszcze zmienić. Ja mówię teraz na gorąco po tych wynikach wyborów. Tak. Gdyby powiedzmy dziś ruszała kampania prezydencka i zostałbyś doradcą tam gdzieś, to co byś radził, żeby rzeczywiście każdy wystawiał swojego, czy żeby był jeden wspólny, popierany przez wszystkich? To drugie bym doradzał, żeby był jeden wspólny, popierany przez wszystkich. Być może jeszcze ktoś, kto nie jest objawiony. Nie Rafał Trzaskowski? Mówię być może, tak? Ja mam taką teorię, którą dostałem po uszach ostatnio. Ja cię zapytam, bo ja też mam teorię.
że jak na dziś, no oczywiście Rafał Trzaskowski, ale ponieważ właśnie zaczynają się ruchy w Platformie takie moim zdaniem wymazujące Rafała Trzaskowskiego z tego fotela, co nie znaczy, że to tak jest, ale no jakby patrząc na to, że po pierwsze Radosław Sikorski tydzień temu powiedział, że dlaczego nie, że on by chętnie wystartował. Dwa dni później ktoś puścił wewnątrz Platformy i to wyszło na zewnątrz, że będą prawybory tak czy siak. No wiemy, że prawybory przegrał kiedyś Sikorski Radosław z wujkiem Bronkiem, Komorowskim. Tak? Z Borysem Komorowskim. Mm-hmm. I ma jakąś zadrę w tym wszystkim. I to, że Tusk zdementował, to też, jak niektórzy mówią, wcale nie oznacza, że to nie... Że to znaczy, że swoją kandydaturę. Swoją, że zdementował, że on nie będzie startował, bo ma duży dekret negatywny. Natomiast jeżeli zaczną się pojawiać widome znaki, ja tylko zastanawiam się, po co miałby startować na prezydenta. Nie, ale jeśli on wystartuje i powiedzmy wygrałby, zostałby prezydentem, to ten rząd się rozpada przecież. A czy ta koalicja się rozpada? Dzisiaj spoiwem tej koalicji jest Donald Tusk. Tak. Więc jeśli on by poszedł w prezydenty, nie ma następcy. Dlatego to mnie przekonuje, że nie będzie startował. Ja myślę, że Radosław Sikorski to nie jest głupi pomysł, zwłaszcza teraz. Bardzo dobry pomysł. Tak chciałam powiedzieć eufemistycznie. Teraz, kiedy jest niebezpiecznie i jednak Rafał Trzaskowski kojarzy się bardziej z takim uśmiechniętym, pogodnym Europejczykiem na dobre czasy. To mu się skończyło. Nie wiem, czy zwróciłaś uwagę, że uśmiech z twarzy został zmyty. A bardziej Radosław Sikorski kojarzy się z taką osobą, która w czasach niepokoju i w czasie tego, co się dzieje na granicy, nie odstawia nogi. Otóż to. I ma bazukę jeszcze z czasów... Ma doświadczenie z Ministerstwa Obrony Narodowej. Zagranicznej. Ma w sprawach zagranicznych doświadczenie. Ma świetną żonę. Jest lepiej przygotowany do bycia prezydentem. Tak jest. No ale co więcej, ale wiesz, o co chodzi. No tyle tylko, że podobno problemem największym Trzaskowskiego jest to obecnie, że nie informując nikogo, prowadził swoją tam decyzją, akcję Zdejmujmy krzyże z urzędów. Ale którą, to ma znaczenie? Tak, którą to w wyborach popieram, miało znaczenie. Ja którą popieram absolutnie, uważam, że to jest dobry ruch, ale podobno w Platformie się zagotowało i sam Donald Tusk się zagotował, bo nie był uprzedzony o tym, że coś takiego będzie tuż przed wyborami europejskimi. Tomku, ja się z tobą zgadzam. Po pierwsze wiesz, że tam nie padło słowo krzyż, nie? Natomiast nic by się nie stało, gdyby on to głosił jutro. Prawda? W polityce też trzeba mieć jakieś wyczucie timingu. Momentum. Tak jest, oczywiście. Momentum. Tak. Ja wiem, że nam się fajnie z boku mówi, no ale jednak chyba nie trzeba być jakoś strasznie oblatanym w tym, że wrzucenie czegoś takiego to jest prezent dla Prawa i Sprawiedliwości głównie i Konfederacji. Ktoś mówi, ale przecież to w Warszawie to i tak, nie wiem, Tobiasz Bochański wszedł z Warszawy, czy gdzie on tam teraz był, nie wiem, jako kandydat. Natomiast być może dwa mandaty, czy nie wiem, trzy punkty procentowe na Podkarpaciu czy w Świętokrzyskim zdobyto dlatego, że powiedziano, że walczą z krzyżami. To jest paliwo. Naprawdę nic by się nie stało, gdyby Rafał Trzaskowski tą uchwałę prowadził jutro, pojutrze, bo tam nie ma mowy o krzyży. Nieważne. Narracja jest taka i nie przebiła się żadna inna. Ja się nie dziwię, że w Platformie się zagotowało, bo to jest poważny błąd polityczny. I jeszcze wystąpienie 4 czerwca na placu przed Zamkiem Królewskim w Warszawie. Ja widziałem z odtworzenia wszystkie, nie byłem tam na miejscu, ale wszystkie wystąpienia. Było to najsłabsze wystąpienie ze wszystkich występujących, którzy byli. I łącznie z tą młodą dziewczyną, kobietą, która występowała, która ma tyle lat, co Unia Europejska w Polsce, panią wiceminister od Bodnara. Po prostu Rafał Trzaskowski na końcu wystąpił i próbował się autoreklamować. I to było w polityce, to jest trochę żałosne. Nie przy tej okazji. Tak. Nie, tutaj powinien... Momentum. No ciekawe, to jeszcze rok nam został. Ja się zupełnie nie zdziwię, jeśli to będzie Radosław Sikorski. No, ja się nie dziwię, że jak nie będzie to Trzaskowski, w sensie kandydat, tak? I też się bardzo nie zdziwię, jeśli to będzie Donald Tusk, chociaż ja jakoś nie jestem akurat zwolenniczką. Ale to nie o tym rozmawiamy, czy chcemy, czy nie chcemy, ale myślę, że Tomek ma rację, że ponieważ to jest 14 miesięcy mniej więcej, a 12 to kampania też się zacznie. Tak, no myślę, że już się zaczęła, bo to też jest ciekawe, bo będzie bardzo brutalna kampania, bo jest strasznie dużo kandydatów po prawej stronie. I samozwańców, i jakichś tam namaszczonych. No też oczywiście, to w ogóle jest tak. I już się to ruszyło, bo też widać kto
Czyli wyszli z cienia beneficjenci poprzedniej ekipy. Ci, którzy dostawali pieniądze legalnie, nielegalnie, kradli zgodnie z regulaminem, poza regulaminem, okazali się przy tej sprawie śmierci żołnierza, ale głównie chodziło też o zaaresztowanie żołnierzy, tak? Zatrzymanie. To zatrzymanie kajdanki, wleczenie ich po prostu w pyle i brudzie, w kibitkach na Sybir. No tak to wyglądało. Znaczy śmierć to jest straszna rzecz i to jest absolutnie okropne. Natomiast tak jakby się w piersi pouderzać, pewnie już o tym rozmawialiście, w związku z tym nie będę tego odciągnął, ale przy okazji wyszli ci, którzy właśnie kompletnie bezkrytycznie i kompletnie sadowiąc się po prawej stronie czy po tej stronie, zaczęli rąbać mocno i w Kosiniaka Kamysza, który wbrew pozorom wcale źle się nie zachował. Widziałem konferencję, on wytrzymał ciśnienie, natomiast nie wiem, jak sobie radzi. Oczywiście w tym MON-ie, no bo to też jest do dyskusji. No, podobno właśnie średnio, no, dlatego że tam ciągle jest wiele złogów, że no, tak to no brzydko ujmę, a to bardzo dobrze. Wiernych poprzedniej władzy. Bardzo dobrze teraz, że to wyszło, bo ludzie niektórzy nie rozumieli, na czym polega piąta kolumna. A to jest wszędzie, słuchajcie. To jest w telewizji publicznej, to jest w radiu publicznym, to jest w jakichś spółkach różnych. Tam jest ten szczebel poniżej zarządów i tak dalej, który został. No to ktoś mówi, dobrze, nie róbmy czystki, bo coś tam jeszcze, czy nie wiem, z innego powodu. Jedni robią, na przykład w telewizji publicznej słyszałem tak, że robią strajk włoski, czyli robią wszystko niby tak, jak powinno być, ale powoli, nie mają inicjatywy, a niektórzy ewidentnie sabotują. I teraz, jeżeli popatrzymy na prokuratora, wiceprokuratora, ale akurat de facto prokuratora wojskowego, prawda? Likwidacja prokuratury wojskowej to był też niezły pomysł Antoniego Macierewicza, a już skoro już o tym rozmawiamy, to bardzo chciałbym wiedzieć, jaki ma stopień, naprawdę. Ja się Mirek zawsze zadaje to pytanie. No to bo jestem bardzo ciekawy. W związku z tym, no nie bądźmy dziećmi, że nagle się prokurator obudził i on, przepraszam, ale po tygodniu powiem, że coś tam jest, a maile pokazują, że coś innego jest. Najbliższy współpracownik Ziobry, który tam został został w ostatniej chwili tam wstawiony. Przepraszam, ja tylko przypomnę, to jest prokurator, który wydał nakaz zatrzymania Barbary Blidy. Tak jest. Akcja, wiemy, jak się zakończyła. Tak jest. Plus łamał, bo wyszło teraz kręgosłupy prokuratorom w Łodzi, żeby koniecznie oskarżyć Stefana Niesiołowskiego. To jest ten prokurator. No to teraz nie udawajmy, że to jest jakiś nic nieznaczący prokurator, że to jest jakiś tam halabardnik, że tak wyszło przypadkiem. Po prostu zaplanowana akcja, żeby wywrócić wyniki wyborów. Tak się robi. 48 godzin, wrzuca się coś negatywnego. Ale wiesz co, dobrze, znaczy, tylko ja jedną rzecz w kontrze do twojego zdania. Gdyby Kosiniak-Kamysz zachował się właściwie, poinformował o całym zdarzeniu transparentnie, przede wszystkim swojego szefa premiera. Tak jest. Nie byłoby całego tego bajzlu medialnego, który się wydarzył. Wystarczyło zwołać konferencję prasową i powiedzieć: polscy żołnierze otworzyli ogień na granicy, tak zostali zatrzymani, wyjaśniamy sprawę. Tak jest, w obronie własnej zobaczymy, co będzie dalej. Absolutnie tak, ale Tomek, no to wracamy do tego, o czym rozmawiamy. Problemy zawsze komunikacyjne. Oczywiście. Brak rzecznika rządu. Na przykład, czy kogoś, czegoś, nie wiem, ciała jakiegoś, które by coś tłumaczyło, bo to, że Donald Tusk nie potrzebuje rzecznika, to rozumiemy, bo sam świetnie się prezentuje, wytłumaczy. Ale właśnie problemów jest mega. I będzie coraz więcej. I komunikacja, jedni komunikują lepiej, drudzy gorzej. Ja nie wiem, jak jest w MON-ie, nigdy nie pracowałem w takiej instytucji. Znam wielu wojskowych, doceniam i tak dalej, ale tam jest hierarchia. I tak jak przez pół roku nie powiedziano Błaszczakowi... Nie, ale wiemy, że Kosiniak-Kamysz wiedział. No właśnie, ale o tym mówię, że trzeba było podjąć decyzję, może jest potrzebny na przykład w takim, każdym ministerstwie jakiś taki sztab, jak komunikujemy, prawda? A pokazuje po raz kolejny, że zaniechanie bądź kłamstwo się nie opłaca. Pamiętacie, jak się śmiali ludzie, jak mówiliśmy 2 lata temu czy 5 lat temu, jak się nie opłaca, skoro Morawiecki kłamie non-stop i wygrywają wybory? Do czasu. Wbrew pozorom, to nie jest tak, że można ciemny lud, jak widać się okazało, ciemny lud to kupi. No ciemny lud nie kupił na przykład pana Kurskiego. Właśnie, jak to byś skomentował? No i dla mnie to nie jest nic dziwnego, dlatego że skala... No patrz, występ disco polo, znaczy facet... Ale z Martyniukiem na scenie. Jest gorzej niż myślicie. Wystąpił też na pogrzebie 21 żołnierza. A, bo to było z jego tam... To, po prostu, to jest tam coś... Tam był Jacek Kurski na tym pogrzebie? Tak.
To jest i płakał tam i w ogóle był wzruszony. Bo ja widziałam apel jest, rodziny, żeby to, dać im święty spokój tak, i nie wiem, czy był na pogrzebie, tylko w sensie, że tam jakby się pojawił w tym i a propos pogrzebu się wypowiadał. W związku z tym naprawdę już przekracza, mówi się, że keine Grenzen, nie? Po niemiecku. Klasykę poezji stosujesz polskiej. Ale jest coś takiego, że wyporność się kończy. Jacek Kurski przekroczył wszystkie możliwe bariery. Jak się okazało, ciemny lud pisowski tego nie kupił. Znaczy, przypomnijmy tylko, bo nie chcemy tu obrażać żadnych wyborców. Nie, absolutnie. Ciemny lud to jest cytat z Jacka Kurskiego. I tak jak powiedziałem, naprawdę Polacy nie są głupi. Mogą czegoś nie chcieć, mogą coś chcieć, mogą, tak jak mówią, mnie to nie dotyczy, może nie pójść, możemy mieć olewkę, liberum veto, wszystko ok. Ale jak już ktoś robi kogoś tak mocno w balona, no to przepraszam bardzo, jakimś sposobem mnie to się nie podoba, że skazany Kurski, skazany Wąsik, skazany Kamiński weszli, ale okej. Znaczy okej w sensie, że wybrali ich, oni nie są w tej chwili skazani, bo pan Andrzej Sebastian ich ułaskawił. Ale mają zarzuty. Ale mają zarzuty, w związku z tym to się może cofnąć. Natomiast tutaj bezczelny jakiś polityk, który udawał przez 8 lat, że nie jest politykiem, później pojechał zarobić jakieś ciężkie miliony, wraca i naprawdę przewraca to wszystko. Ja widziałem jakiś wywiad, który był po prostu przedziwnym wywiadem. Już nie będę mówił gdzie i nie będę reklamował. We Wproście dwie panie po prostu ośmieszyły się, pokazały, że nie są dziennikarkami, tylko jakimiś podlotkami, które chichoczą na żarty Jacka Kurskiego. Znaczy, że nada. No właśnie, no to okej. To wiadomo, o co chodzi. W związku z tym i jeszcze te wszystkie dokładki pod tytułem, że drugi ślub, tam, czyli to wszystko, co jest na sztandarach. Cała hipokryzja. Taka absolutna. I w końcu się okazało, że no właśnie wyborcy najwierniejsi powiedzieli do widzenia. Tak? No dobrze, a co się stało z prezydentem? Miliony go kochały. Z prezydentem, z Andrzejem Sebastianem. Mhm. Który wsparł Wojciecha Kolarskiego, rzucił się tam po prostu, żeby ogłaszać ludowi pisowskiemu. Nasi widzowie pisali w komentarzach, że praktycznie przeprowadził się do okręgu pana Kolarskiego, żeby tam wesprzeć go i co? I dupa. Tak właśnie się wydarzyło. Czy ja to powiedziałem? Tak, ale jest już po 22. Ale też to tam nawet kiedyś było u Gombrowicza, że dupa zbita, nie? I też opowiem, to gdzieś było w filmie jakimś. Już w Killerze chyba pierwszym. No właśnie to jest to, że co się stało z panem prezydentem? No nie wiem, może w końcu pokazał się pan prezydent tak, jak jest naprawdę. Że przez 8,5 roku więzili go w pałacu i zakładali mu inną maskę i inne, on się w tym źle czuł i dlatego co jakiś czas nam coś tam uciekało. Mm-hmm. A teraz pan prezydent przy dużym wsparciu pana wiceprezydenta, to też jest ciekawa kandydatura na prezydenturę, pana ministra Mastalerka, po prostu poczuł wiatr w żagle, niczym nieskrępowane ruchy, no i pokazał się nam jak swojej najlepszej strony. Pan Mastalerek, tak. Będziemy powoli... Nie rozumiem tego śmiechu, ale... Nie, no bo widać, ile znaczy wsparcie pana prezydenta. Będziemy... No tyle, co znaczy, co ten tam Serwacy, jak to było w tym... No dobrze. Nie rozwijam tego dalej, ale... Mirku, bardzo ci dziękujemy bardzo za wizytę. Jestem zachwycony, że mnie zaprosiliście. Bardzo wam dziękuję. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.